Cześć wszystkim, witam na kanale Cyber MMA. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym poradnikiem do gry UFC 4. A mianowicie weźmiemy sobie na tapetę dzisiaj clinch i omówimy sobie wszelkie mechaniki z nim związane. Będzie to, myślę, mam nadzieję, krótszy filmik niż oba poprzednie, związane z parterem i z obaleniami. Właśnie dlatego też głównie, że już niektóre sobie rzeczy zdążyliśmy omówić. Do obejrzenia moich poprzednich dwóch odcinków właśnie, gdzie pokazuję także, jak obalać z clinchu. Bardzo gorąco Was zachęcam. Filmy możecie sobie znaleźć na moim kanale, są także tam ustawione playlisty ze wszystkimi poradnikami. Myślę, że naprawdę warto, może znajdziecie sobie coś ciekawego dla siebie. A dzisiaj sobie pomówimy o tym, jak w zasadzie inicjować clinch, jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o poruszanie się w nim, jak rozerwać clinch, jak wykonać wszelkiego rodzaju ciosy, czy nawet poddania z clinchu, i powiemy sobie także o tym, jak zachować się, będąc w ofensywie oraz defensywie, pod siatką, clinchując pod siatką. Mam nadzieję, że ci co nowi gracze znajdą coś dla siebie, a może także nawet i ci bardziej zaawansowani, którzy już trochę pograli w UFC 4, może też czegoś się dowiedzą, o czym jeszcze nie wiedzieli. Dlatego bardzo gorąco Was zachęcam do obejrzenia całości materiału. Może gdzieś akurat dowiecie się o jakiejś rzeczy, o której wcześniej nie mieliście pojęcia. No i to, może nie przedłużając, przejdźmy do tego, do samego poradnika. Zacznijmy może od tego, w jaki sposób w UFC 4 inicjujemy clinch. Otóż jest to bardzo proste, żeby to zrobić, po prostu naciskamy R1 oraz naszą wychodzącą rękę, tak zwany jab, i w momencie, kiedy oba te przyciski naraz naciśniemy, w moim przypadku jest to trójkąt, ponieważ jestem ustawiony z prawą ręką wychodzącą, tak? Damian ma jest lewonożny, jeżeli bym na przykład zmienił postawę, to byłby to kwadrat, bo kwadrat zawsze odpowiada za moją lewą rękę, natomiast trójkąt zawsze odpowiada za moją rękę prawą. Czyli w tym wypadku, jeżeli zmieniłem postawę, naciskam R1 i kwadrat, widzicie, wychodzi próba clinchu. Jeżeli jestem w mojej naturalnej postawie, naciskam R1 i trójkąt, i także Maja próbuje wejść w clinch z Donaldem. Warto zwrócić jednak tylko jeszcze na to uwagę, żeby tych dwóch przycisków nie przytrzymywać, bo co niektórzy zawodnicy mają w arsenale taki cios jak overhead przednią ręką, czyli jeżeli bym na przykład przytrzymał R1 i trójkąt, widzicie, zamiast wejść w clinch, wykonam wtedy cios przednią ręką. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby przez przypadek w walce na przykład nie pomylić przycisków i nie dać sobie albo się jakoś głupio skontrować, albo nie zadać jakiegoś głupiego przycisku, który może nas odsłonić i możemy na przykład zostać znokdownowani czy nawet znokautowani. Kiedy już wejdziemy w clinch z naszym rywalem, tak, uda nam się to zrobić, mamy tak naprawdę kilka możliwości na to, żeby się z nim poruszać. Możemy albo spróbować rozerwać clinch, co jest bardzo proste, zarówno będąc i Donaldem Cerronim, i Damianem Mayą. Żeby rozerwać clinch, muszę po prostu wychylić moją lewą gałkę analogową w przeciwnym kierunku do mojego oponenta. Czyli teraz jako Maja wychylam sobie gałkę analogową w lewo, tam po lewej stronie są moje plecy, tak? Po prawej znajduje się Donald Cerroni, czyli wychylam lewą gałkę analogową jako Maja i od razu clinch z automatu zostaje przeze mnie rozerwany. Pamiętajcie o tym, że będąc w clinchu mamy pozycję dominującą i recesywną, tak myślę, to mogę to nazwać? Będzie taka najlepsza nazwa, jakiej można użyć. I wtedy jako Maja mamy na przykład więcej możliwości tak naprawdę do atakowania i więcej możliwości do przeprowadzenia jakichkolwiek akcji. Ale jako Cerroni oczywiście w ten sam sposób wychylam moją gałkę analogową do tyłu. Oczywiście zajmuje to dłużej, niżeli jakbym to robił Damianem Mayą, ale również clinch zostaje rozerwany. Tak po prostu wychylam gałkę analogową lewą w przeciwnym kierunku do mojego rywala. Czyli teraz jako Maja wychyliłem ją w lewo, jako Cerroni wychylam ją w prawo i clinch zostaje zerwany. Będąc Mają, mogę nadal próbować prowadzić mojego rywala w clinchu, tak samo jak i robi to Donald Cerroni. Widzicie, Donald nadal może prowadzić mnie tutaj jakoś kontrować, może próbować mnie przepychać, ale jako Maja, będąc w pozycji dominującej, jeżeli pójdę w przeciwnym kierunku do mojego rywala, mojego oponenta, to ja będę raczej wygrywał. Zależne jest to też od tego, na jakim poziomie clinch mają nasi zawodnicy. Jeżeli na przykład byłbym Danielem Cormierem, a mój przeciwnik Lyoto Machidą, no to łatwiej byłoby mi go wtedy Cormierem znacznie przepychać i przesuwać na wszelkiego rodzaju strony. Jako Maja mogę sobie do niego przesuwać zarówno do przodu, jak i na boki. Po prostu jeżeli sobie wychylę lewą gałkę analogową do góry, to wtedy przesuwam Donalda w moją lewą stronę. Jeżeli wychylę moją lewą gałkę analogową do dołu, to przesuwam go w stronę ekranu, czyli w prawą stronę Mai. Jest to o tyle ważne, że czasami jeżeli na przykład jesteśmy plecami do siatki i chcemy na przykład naszego rywala do niej przyprzeć, to po prostu coś z nim obrócimy i w tym momencie możemy go jak najbardziej do tej siatki docisnąć. Niezależnie czy się przesuwam w tą stronę, czy w tą, czy idę do przodu, zawsze żeby rozerwać clinch, jedyne co muszę zrobić Donaldem Cerroni, to wychylić gałkę analogową do tyłu. Zawsze.
Teraz będąc mają, mogę tak naprawdę, mam kilka możliwości na zadawanie ciosów. Mogę zadawać po prostu poprzez naciśnięcie albo trójkątu, albo kwadratu, obojętnie. Po prostu zwykłe naciśnięcie, mogę zadawać mu cios podbródkowy. Mogę zadać mu także nieco szybszy oraz silniejszy cios, czyli sierpem. Bardziej polecam zadawać w trakcie walki ciosy sierpowe, ponieważ zadają one większe obrażenie. Ja z tych podwórkowych praktycznie nigdy nie korzystam. Jeżeli już jestem, to albo używam sierpów, albo kolan. Ewentualnie używam także jeszcze łokci. Żeby wykonać sierp, to przytrzymujemy L1 i naciskamy kwadrat bądź trójkąt, tak? Kwadrat i trójkąt to zwykły cios. Dodajemy L1, to przychodzi nam to wtedy cios sierpowy. I możemy właśnie także jeszcze zadawać łokci, które wykonują największe obrażenia. Kiedy uderzymy naszego przeciwnika łokciem, to jest naprawdę duża szansa nawet, że uda nam się go znokdownować, czy tam przymroczyć. Żeby to zrobić, to właśnie przytrzymujemy L1 jak przy sierpach, ale zamiast naciskać tylko kwadrat, musimy przycisnąć zarówno kwadrat i krzyżyk, bądź trójkąt i kółko naraz, tak jakbyśmy chcieli zadać cios podbródkowy. I wtedy Maja wykonuje cios, jak widzicie, łokciem. Oprócz tego możemy także wykonywać ciosy na tułów. Nie mam wszystkie oba te ciosy pozostają takie same jak na głowę, z wyjątkiem tego, że nie mogę zadawać oczywiście łokci na tułów, co jest dosyć logiczne. Po przytrzymaniu L2, czyli tak jak zawsze modyfikuję ciosy na korpus, naciskam kwadrat, tak, i Maja atakuje na tułów mojego rywala. Jeżeli nacisnę L2 i przytrzymam jeszcze L1, to wtedy... O, chwilę, moment. Teraz przytrzymałem to. Przytrzymałem te przyciski i Maja wykonał obalenie. A muszą te przyciski zostać naciśnięte, nie przytrzymane. To widzicie, wykonuje cios sierpowy na tułów. Jest on nieco inny. O, chwila, moment, znowu zrobię to samo. Poprzez przytrzymanie, bo tak, no bo będąc w klinczu, nadal mogę obalać mojego rywala. Żeby zobaczyć, jak to zrobić, to możecie obejrzeć sobie mój poradnik odnośnie obaleń, do tego was zachęcam. Tak, czyli po prostu naciskamy L2 i kwadrat, bądź naciskamy L2, L1 i kwadrat. Widzicie, cios jest nieco inny. Będąc Mają w pozycji dominującej, mogę także próbować zadawać kolana mojemu rywalowi, czyli jeżeli po prostu nacisnę krzyżyk albo kółko, czyli moja prawa noga, krzyżyk moja lewa noga, bezpośrednio atakuję go na głowę. Po prostu kółko albo krzyżyk, nie muszę tam nic już więcej przytrzymywać. Natomiast jeżeli do tego krzyżyka bądź kółka dodam jeszcze L2, czyli modyfikatora ciosów na korpus, to wtedy zaatakuję Ceroniego na ciało. Jako Ceroni, będąc w tej pozycji, niestety kolan zadawać nie mogę, mam tak naprawdę tylko dwie możliwości na zadawanie ciosów. Mogę albo spróbować mu zadawać zwykły cios, po prostu poprzez naciśnięcie kwadratu bądź trójkątu, albo jeżeli przytrzymam się do tego L2, to mogę spróbować zadawać ciosy na korpus. Jest to dosyć ważne, ponieważ jeżeli widzimy na przykład, że nasz oponent ma mało kondycji, jak najbardziej możemy spróbować zadawać te ciosy. Jest wtedy na to bardzo duża szansa, że uda nam się go znokdownować. Od patcha właśnie chyba tam 2-0 czy tam 3-0 zostało to poprawione o tyle, że nasze te ciosy zadają większy damage i nawet będąc w tej pozycji recesywnej, możemy jako tako sprawić zagrożenie dla naszego rywala. Będąc Mają, mogę także spróbować przejść do pozycji tak zwanej chyba under over z angielskiego, nie wiem jak po polsku ją nazwać. Poprzez przytrzymanie R1 bądź kwadratu, i trójkąta, po prostu przechodzimy do pozycji, gdzie kontrolujemy Donalda w ten sposób. Jest to pozycja tak zwana under over. I tutaj jest dla nas tak naprawdę Ceroni otwarty na wszelkiego rodzaju ciosy. On nie może już nas atakować, tutaj jesteśmy bezpieczni. Możemy mają albo pójść po jakieś obalenie, albo możemy też spróbować wykonać jak najbardziej jakieś ciosy. I te ciosy pozostają takie same jak w poprzednim wypadku, czyli możemy albo spróbować go zaatakować, z tym, że zwróćcie uwagę, tak, jeżeli ja się znalazłem z nim w tej pozycji i chcę go zaatakować lewą ręką, tak, zaatakuję go, czyli użyję kwadratu, to z automatu klincz zostanie rozerwany, ponieważ ja go tamtą swoją lewą ręką kontrolowałem. I klincz zostaje rozerwany. Jeżeli natomiast będę go atakował moją prawą ręką, moją wolną, to mogę jak najbardziej cały czas go atakować. Żeby oczywiście uciec z tej pozycji Donaldem, to funkcje pozostały takie same. Wychylam moją gałkę na lewo w przeciwnym kierunku do Mai, czyli w tym wypadku w prawo, i klincz zostanie rozerwany. Jako Maja, oprócz tego, że mogę go w ten sposób atakować, mogę także spróbować mu zadać jeszcze łokcie, czyli po prostu przytrzymuję L1. I dodaję do tego przycisk odpowiadający za uderzenia, czyli trójkąt i kółko. Naraz, tak jakbym chciał uderzyć podbródkowego, L1 plus trójkąt i kółko, tak jak wcześniej. I mamy cios łokciem. Do tego jeszcze możemy oczywiście atakować kolanami. Wszystko pozostaje takie samo. Przytrzymujemy L2 i moje lewe kolano wędruje na jego tułów, moje prawe kolano wędruje na jego tułów. Bądź jeżeli naciśniemy po prostu krzyżyk, to zaatakujemy mu na głowę lewą nogą. Bądź przy tym, jeżeli przyciśniemy kółko, zaatakujemy jego głowę. Jest to dosyć moim zdaniem proste i logiczne.
Chwila, moment. To już przechodziłem do następnego podpunktu, który chcę pokazać później. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju ciosy, jakie możemy sobie zadawać, to jest wszystko, co możemy zrobić. Tak, jeszcze raz wam tego pokażę, żeby przejść do tej pozycji kontrolującej, to po prostu naciskam R1 i trójkąt, czyli tak samo jak chciałem, wszedłem, zainicjowałem clinch, tak samo teraz naciskam R1 i trójkąt i przechodzimy do pozycji under-over. W tym przypadku, jeżeli byłbym do niego odwrócony w ten sposób, naciskam R1 i kwadrat tak samo i przechodzimy do pozycji under-over. Czyli tak jakby podwójne naciśnięcie inicjujące clinch i wtedy jesteśmy w pozycji dominującej. Teraz, kiedy omówiliśmy sobie już w zasadzie to, w jaki sposób możemy się poruszać, jak inicjować clinch, jak go rozrywać i jakie ciosy możemy zadawać, możemy sobie przejść do tego, jak wykonywać wszelkiego rodzaju poddania z clinchu w UFC 4. Otóż z samego clinchu otwartego możemy wykonać dwa typy poddań, bo jeżeli będziemy pod siatką, to tych poddań już niestety nie wykonamy, ale będąc na otwartym, gdzieś na środku maty, możemy te poddanie wykonać. Nie bez powodu sobie wybrałem do tego poradnika właśnie Damiana Maia i Donalda Cerrone'ego, ponieważ akurat ci zawodnicy posiadają te typy poddań, o których chcę wam teraz powiedzieć. Istnieje jeszcze jeden typ poddania z clinchu. Możemy zrobić na przykład poprzez wskoczenie na plecak i zrobić duszenie, ale to zaraz do tego przejdziemy. Taką, będąc w clinchu, poprzez zwykłą inicjowanie clinchu, możemy wykonać go dwa poddania. Może zacznę od tego najpierw, jak wykonać poddanie Donaldem Cerrone'im, ponieważ jego wykonanie jest nieco prostsze. Tak, inicjujemy clinch. I teraz, będąc w clinchu, Donaldem Cerrone'im po prostu przytrzymujemy L2, R1 i naciskamy trójkąt na padzie. Tak, taki skrót klawiszowy, czyli jest to L2, lewy dolny trigger, R1, prawy górny trigger i naciskam tutaj trójkąt. I z automatu Donald Cerrone wykonuje tak zwany flying armbar i przechodzi do próby poddania. Latająca dźwignia tak zwana. Tak, czyli jeszcze raz. Wchodzę w clinch, moim rywalem naciskam L2, R1 i trójkąt. I wykonuję poddanie na Damianie Maii. Chwila, teraz się podniesiemy, zaraz, żeby wam pokazać resztę poddań. Jako na przykład będąc Damianem Maią, również mogę wykonać pewne poddanie. Maja na przykład nie posiada tego flying armbaru, który teraz przed chwilą zrobił Donald Cerrone, ale posiada za to jedno inne poddanie. Jest to poddanie gilotyna, standing guillotine, po prostu gilotyna z clinchu na stojąco. Żeby to zrobić, muszę oczywiście wejść w clinch, zainicjować go. Tutaj akurat jest bardzo ważne to, z jakiej ręki wychodzę, bo będąc Donaldem Cerrone mogłem to zrobić zarówno naciskając trójkąt i kwadrat, a tutaj jest już bardzo ważne, jest, która ręka jest moją ręką wychodzącą. Tak, inicjuję clinch i jedna bardzo ważna rzecz, o której wcześniej wam nie powiedziałem, bo w momencie, kiedy ja wykonuję cios kolanem, automatycznie przechodzę do tajskiego clinchu z moim rywalem, tak? Widzicie, jestem w tajskim clinchu. Jeżeli nacisnę teraz cios ręką, to tajski clinch jest rozerwany i kontroluję go jedną ręką. Wykonuję cios kolanem, przechodzę z powrotem w tajskim clinch i to jest bardzo ważne, ponieważ będąc tutaj w tej pozycji, widzieliście, ja to wtedy od razu Donaldem Cerrone mogłem wykonać latające flying armbar, tak? Poddanie od razu. Natomiast Maia tego poddania nie potrafi i żeby on wykonał swoje poddanie, którego na przykład Cerrone za to nie umie zrobić, muszę wejść w tajski clinch i muszę najpierw zadać to kolano i dopiero teraz będąc w tej pozycji mogę spróbować zrobić poddanie. A jakie robię? Robię je identycznie tak, jak robiłem to Donaldem Cerrone, czyli naciskam L2, R1 i trójkąt na padzie, ta sama kombinacja. I spójrzcie, co się dzieje ze staminą Cerrone'ego. Ona automatycznie spadła mu do zera. Automatycznie ona mu spada do zera, dlatego musimy na to zwrócić uwagę i po prostu pilnować tej kondycji. W momencie, kiedy nasz rywal na nas skakuje, ta kondycja będzie nam powolutku całkowicie spadała aż do zera. Dlatego jeżeli on wtedy spróbuje wykonać jakieś poddanie, tak, bo jeżeli ja na początku nacisnę ten L2, R1 i trójkąt, to ja od razu poddania nie zaczynam robić. Ja tylko przechodzę do tej pozycji, którą mogę to zrobić. Momencik. Musimy wejść oczywiście w tajski clinch najpierw, żeby to zrobić. Tak, naciskam to. I teraz mogę zrobić poddanie. I widzicie, dopiero jak ja na przykład jako będąc Mają widzę, że ta kondycja już zeszła naprawdę nisko, naciskam sobie w tym samym momencie kwadrat bądź trójkąt. I automatycznie zaczynam robić poddanie. I jestem wtedy naprawdę, mam bardzo dużą szansę na to, że to poddanie rzeczywiście mi się uda. Tak, jeszcze raz wam to pokażę. Wchodzę w clinch, zadaję kolano. To jest dosyć długa kombinacja. Jeszcze raz naciskam L2, R1 i trójkąt. Kontroluję go tutaj i teraz jeszcze raz muszę nacisnąć kwadrat bądź trójkąt i dopiero wtedy zostaje wykonane moje poddanie. Tak, jest to bardzo, bardzo niebezpieczna
technika. Tak, jeszcze raz. Wchodzę z nim tutaj w ten tajski clinch. Robię to. Na przykład, jeżeli nacisnę kółko, to wtedy ze standing guillotine przechodzę do zwykłej gilotyny. Tak, jesteśmy wtedy na ziemi. A to też jest bardzo ważne, ponieważ wtedy, jeżeli na przykład to poddanie nam się nie uda, to pozostajemy nadal na ziemi. Na przykład będąc mają, jest to nadal dla mnie korzystna sytuacja, ponieważ niezależnie czy ja jestem mają z góry czy z dołu, nadal mam bardzo dużo szans na to, że gdzieś tam poddam swojego rywala, ponieważ Maja ma bardzo dobre jiu-jitsu. Tak, czyli ostatni raz wam to pokazuję. Jest to L2R1, najpierw wchodzimy oczywiście w tajski clinch, L2R1 i trójkąt i teraz albo kwadrat, czyli robimy bezpośrednio na stojącą gilotynę, bądź krzyżyk i kółko i wtedy robimy gilotynę na ziemi. Tak, jest to myślę dosyć proste do zapamiętania, jednak trzeba to sobie przećwiczyć kilka razy, żeby weszło nam to w krew. Tak, i automatycznie wtedy zostajemy sobie na przykład na ziemi. Jeżeli by mi Cerro nie wychodzi, nie udałoby mi się tego zrobić, będąc przy standing guillotine, to pozostalibyśmy nadal w stójce, co będąc mają nie jest dla mnie zbyt optymalną pozycją, bo wolę zawsze wtedy być w parterze. Stójka ma jest na niskim poziomie, więc lepiej tego unikać. Jak się bronić przed tego typu poddaniami? Otóż jest to bardzo proste. Ja jako Maja mogę zawsze na przykład spróbować sobie wykonać to poddanie, tak? Jestem już na przykład, chwilę, moment, jestem tutaj w tej pozycji, tak? Zrobiłem już to kopnięcie i jestem w tej pozycji, gdzie już mogę spróbować wykonać to poddanie. Teraz jako Donald Cerrone, żeby się przed tym bronić, jedyne co muszę zrobić, to po prostu przytrzymuję R2 na moim padzie. I Maja wtedy nie może mi wykonać na mnie wtedy jakkolwiek tego poddania. R2 przytrzymuje, R2 broni mnie przed próbą obalenia z jego strony. To jest to wszystko. Tak samo, jeżeli chciałbym się bronić przed próbą poddania ze strony Cerroniego, kiedy on próbował wykonać flying armbar, to po prostu również przytrzymuje tylko i wyłącznie R2 na moim padzie i wtedy bronię wszelkiego rodzaju próby obaleń z jego strony. Pamiętacie jeszcze tak, że mamy możliwość na przykład przejścia do tej pozycji z naszym przeciwnikiem i z tej Donaldem Cerronim również mogę wykonać latające flying armbar, tak? Latającą dźwignię. Wykonuję je w ten sam sposób jak przedtem, naciskam odpowiednie przyciski, a w tym momencie zrobiłem akurat latający trójkąt. To jest właśnie jedno z kolejnych poddań, które mogę wykonać. Tylko, że ono jest... Muszę zwrócić uwagę wtedy na to, która ręka jest wychodząca, tak? To zapomniałem w sumie o nim powiedzieć. Wtedy jak jesteśmy w tej pozycji, to już nie wychodzi nam latająca dźwignia, tylko wychodzi nam latający trójkąt. Dokładnie, latający trójkąt, nie latająca dźwignia. Jest to jeszcze trzecie poddanie, zupełnie o nim zapomniałem, przepraszam o tym. Tak, jeżeli jesteśmy w tej pozycji, żeby do niej dojść, to oczywiście inicjujemy ją R1 plus trójkąt, wejście w clinch, R1 plus trójkąt, pojawiamy się tutaj i tak samo jak wykonywaliśmy tamte poddania, czyli L2 i R1. L2 i R1 to jest właśnie modyfikator w clinchu do wykonania poddań. L2, R1 plus kwadrat i jak widzicie robię latający trójkąt. Jeżeli na przykład byśmy byli Nate'em Diazem, który ma świetne duszenie trójkątne mam, to mielibyśmy naprawdę bardzo dużą szansę na to, żebyśmy naszego rywala, prawda, poddali. Chwila, rozerwę sobie ten clinch. Tak, jeżeli na przykład przejdę z nim ponownie do tej pozycji, naciskam L2, R1 i trójkąt, to widzicie, nie działa to. Zawsze musi to być naciśnięty kwadrat, czyli musimy pamiętać, z jakiej pozycji inicjujemy nasz clinch. I to były trzy typy poddań, które możemy wykonać, będąc w clinchu z naszym rywalem. Oczywiście takim tym otwartym, nie pod siatką. I myślę, że teraz na koniec sobie omówimy to, w jaki sposób zachowywać się, kiedy jesteśmy przyparci do siatki, jeżeli chcemy atakować z siatki. Oraz pokażę wam jeszcze jedną próbę poddania, jaką możemy wykonać. Otóż, jak mamy się zachowywać, będąc pod siatką z naszym rywalem? Jest to bardzo proste. Tutaj nadal mamy otwartą możliwość na to, żeby wykonywać tak samo wszystkie te same ciosy, które robiliśmy wcześniej rękoma, tak, czyli podbródkowy, sierpowy z L1, bądź po przytrzymaniu L1 i na przykład kwadrata i krzyżyka, czyli naszego teoretycznie podbródkowego, możemy wykonać łokieć. Zmiana tutaj następuje tylko jeżeli chodzi o kopnięcia kolanami, ponieważ teraz jeżeli naciśniemy tylko i wyłącznie kółko i krzyżyk, to nasze kolano powędruje na nogę naszego rywala. Natomiast żeby zaatakować na głowę, musimy przytrzymać jeszcze dodatkowo L1. Tak, oczywiście L2 dodajemy, to cios będzie wychodził nam na tułów. To samo oczywiście z rękoma. Możemy, tylko że trzeba zwrócić uwagę na to, że nie mamy tutaj sierpowych na tułów. Możemy po prostu zadawać tylko najzwyczajniejsze ciosy. Jako Cerroni, broniąc się, możemy także próbować atakować głowę rywala. Na tułów możemy go atakować rękoma.
Cios jest tylko jeden do wyboru, także nie ma tutaj przytrzymać L1-ki, ani nic z tych rzeczy, łokci także nie możemy zadawać. Jeśli chodzi o kolana, również możemy zaatakować rywala, nie możemy zaatakować jego głowy. Jedyną otwartą przestrzeń kolanami, jaką możemy atakować, to jest jego tułów, czyli po prostu naciśnijcie krzyżyka lub kółka, atakujemy tułów naszego przeciwnika. Jako Donald Cerrone bądź Damian Maia nadal możemy te ciosy próbować bronić. Po prostu przytrzymujemy R2 i ona wtedy będziemy wtedy bronili ciosy na naszą głowę. Jeżeli przytrzymamy R2 i L2, to tak samo analogicznie, tak jak zawsze bronimy tułów, Mają obronimy ciosy na korpus. Oczywiście Cerrone także może blokować nasze ciosy na głowę, może blokować nasze ciosy na korpus, ale nie może zablokować ciosów na kolanami na korpus. Zaraz wam powiem, co wtedy robi się, jeżeli ktoś nas atakuje na korpus. Jednak jeszcze bardzo ważną rzeczą jest, o której trzeba sobie powiedzieć, jest to, że kiedy my cały czas kontrolujemy, widzicie? Ja teraz w tym samym momencie, kiedy on kontroluje mnie, moją rękę, ja kliknę R2, to wtedy ja zaczynam kontrolować jego głowę i jest ona wtedy otwarta na wszelkie ataki moją ręką. Tak, widzicie, on tutaj kontroluje moją rękę, nie pozwala mi, ja naciskam R2 i wtedy ja kontroluję jego. I tak za każdym razem, jeżeli ja nacisnę bądź on naciśnie, zmieniamy osobę kontrolującą naszą rękę. I możemy wtedy bez przeszkód atakować bądź bronić głowę naszego przeciwnika. Jest to bardzo ważne i trzeba o tym pamiętać. Za każde naciśnięcie R2 zmienia osobę kontrolującą. Tak jak wam mówiłem wcześniej, jako Maia, mogę atakować go jeszcze na korpus, czego Donald Cerrone nie może bronić. I tutaj właśnie dochodzi efekt... aspekt tego, jak w zasadzie wyjść spod tego, kiedy nasz przeciwnik nas atakuje. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ jako Cerrone możemy poruszać się w dwóch kierunkach. Możemy albo próbować uciekać w kierunku pleców naszego rywala poprzez przytrzymanie lewej gałki analogowej do góry, bądź możemy poruszać się do przodu poprzez przytrzymanie lewej gałki analogowej do dołu. I w jakim momencie trzeba obierać? Otóż, jeżeli chcemy uciec spod siatki i widzimy, że rywal nas atakuje na głowę, to musimy przytrzymać lewą gałkę analogową do dołu. I wtedy uda nam się ten clinch... po prostu uda nam się rozerwać ten clinch i będziemy mogli uciec spod siatki, tak? Zawsze, kiedy atakuje nas rywal na głowę, my przytrzymujemy analog do dołu i uciekamy wtedy spod siatki naszemu rywalowi. Natomiast właśnie, i tutaj właśnie dochodzi ten fakt, jak się bronić przed tymi kolanami do dołu. W momencie, kiedy on próbuje wykonać nasze kolano, atakuje nas na głowę, atakuje nas na tułów, my musimy wychylić naszą lewą gałkę analogową do góry. Jeżeli zrobimy to w odpowiednim momencie, to uciekniemy z tego klinczu. Właśnie zawsze ona musi być ta gałka musi być wychylona w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy wychodzi cios. Jeżeli on atakuje nas na głowę, to musimy to wychylić w odpowiednim momencie, kiedy ciosem zaczyna nas atakować. Natomiast jeżeli atakuje nas kolanem, to wychylamy ją do góry. Tak, i wtedy, chwila, moment, bo wszedłem Damianem mają mu za plecy. Tak, jeżeli on chce nas zaatakować, widzicie, chciałem teraz zaatakować go kolanem na korpus, ale w odpowiednim momencie wychyliłem tą lewą gałkę analogową do góry i uciekłem mu po prostu z tego. Znacznie łatwiej jest uciec, jeżeli ktoś próbuje nam zadać kolano, niż jeżeli ktoś próbuje nas zaatakować ręką. Dlatego ja najczęściej blokuję ciosy głową i czekam, kiedy przeciwnik spróbuje zadać kolano i w tym czasie, w tamtym idealnym momencie próbuję wychylić analog do góry i wtedy rozrywam klincz pod siatką. Jeżeli na przykład walczymy z jakimś Kamaru Usmanem, jest to oczywiście znacznie trudniejsze do wykonania. Każdy zawodnik, który lepiej kontroluje pod siatką, jest trudniejszy do tego, że jest trudniej po prostu przed nim spod tej siatki uciec. Ale tak, ucieczka spod siatki to jest po prostu wychylanie analogu albo do dołu, lewego analogu do dołu, albo do góry. Patrzymy tylko na to, czy rywal nas atakuje ręką, czy nogą. Jeśli chodzi o obronę pod siatką, to w zasadzie byłoby tyle. Jako Damian Maia mam jeszcze tylko jedną możliwość na wykonanie czegoś ciekawego tutaj. Mogę oczywiście spróbować przejść ja za plecy mojego rywala. Jeżeli ja wychylę analog mój lewy do dołu, to nic się zupełnie nie wydarzy. Mogę jedynie rozerwać ten clinch, jeżeli coś przypadkowo źle nacisnę, ale jeżeli wychylę go do góry, moją gałkę analogową, to wtedy przejdę za plecy mojemu rywalowi. Tak? I tutaj mogę albo po prostu spróbować go poobijać kolanami, krzyżykiem albo kółkiem, tak? Moja prawa, lewa noga. Mogę spróbować go w jakiś sposób obalić, albo mogę też spróbować mu wejść za plecy. Żeby obronić się Cerrone przed obaleniem w tej pozycji, to przytrzymuję R2 i L2 na padzie, tak? Muszę je nacisnąć w odpowiednim momencie i wtedy zablokuję obronę przed obaleniem. Właśnie, żeby na przykład, czego może się na przykład Cerrone w tym momencie nie spodziewać, czyli mojej próby wejścia za plecy. A jeżeli ja bym chciał się Cerrone na przykład obronić przed tym wejściem za plecy, to naciskam wtedy po prostu tylko i wyłącznie R2 naraz
bronią nam obalenie, R2 broni nam nas przed wejściem rywala za plecy. Jeżeli ja gram z jakimś rywalem, który na przykład używa kogoś z dobrym jiu-jitsu, czyli właśnie na przykład Damiana Mai, to podejrzewam zazwyczaj z góry, że najprawdopodobniej spróbuje wejść mi za plecy. Natomiast jeżeli na przykład używa Khabiba Nurmagomedowa czy kogoś jakiegoś innego wrestlera, to wiem, że najprawdopodobniej spróbuje mnie obalić, więc wtedy przytrzymuję R2 i L2. Tak, jak wejść za plecy mojemu rywalowi? Oczywiście to naciśnięcie tego R2 musi nastąpić też w odpowiednim momencie. Nie mogę go tylko sobie cały czas przytrzymywać. Jak wejść za plecy mojego rywala Mają? Robię to tak samo jak wtedy, kiedy chciałem zainicjować gilotynę, żeby tam wejść i zacząć drenować mu staminę, żeby ona mu spadała. Czyli po prostu naciskam L2, R1 i trójkąt bądź kwadrat i z automatu wskakuję mu teraz na plecy. Spójrzcie na to, co się dzieje z kondycją Ceroniego wtedy. Dzieje się to samo, co wtedy, kiedy chciałem wykonywać gilotynę na nim, czyli kondycja po prostu całkowicie zaczyna spadać. Jako Ceroni, oprócz tego, że mogę się oczywiście przy pomocy R2 obronić przed tą jego, przepraszam, próbą wejścia mi za plecy, to w tym momencie mogę jeszcze spróbować się uratować przed tym utratą kondycji, czyli jak ja z nim chodzę, kondycję tracę bardziej, ale spójrzcie, teraz ustawiłem się plecami do siatki i kondycja przestała mi tak drastycznie spadać. Tak, czyli w momencie, kiedy mój rywal wskakuje mi na plecy. O, przepraszam, teraz nie to nacisnąłem. Rywal wskakuje mi na plecy. Ja po prostu odwracam się plecami do siatki i ratuję się teraz przed utratą tej kondycji, którą wcześniej mogłem tracić. Jeszcze jedną rzeczą, jaką mogę zrobić, to jest po prostu, jeżeli czuję na przykład, że mam już mało kondycji i nie mam czasu na to, żeby obrócić się do siatki, mogę najzwyczajniej w świecie po prostu wywrócić się z Mają, a robię to poprzez naciśnięcie przycisku odpowiadającego za zakopnięcie. Czy to będzie krzyżyk, czy to będzie kółko, nieważne. Automatycznie wtedy ja i Maja upadniemy na plecy, tylko musimy zwrócić wtedy uwagę na to, że znajdziemy się wtedy w parterze i Maja nadal będzie mógł mnie w jakiś sposób tam kontrolować, czy spróbować wyprowadzić jakieś poddanie, przejść mnie, albo nadal po prostu utrzymywać, nie? Nadal przytrzymuję, klikam kółko albo krzyżyk i jak widzicie upadam z Mają na plecy. Jako Maja, jeżeli będąc za plecami Donalda Ceroniego, nacisnę tak samo jak i on, kółko bądź krzyżyk, to zrobię to samo co i on, po prostu opadniemy na ziemię. Z tym, że teraz w przypadku, jeżeli ja to zrobię Mają, to zostanie dla mnie zaliczone obalenie, co zawsze może mi zapunktować jakoś tam na koniec rundy, albo tam oczywiście walki. O, i oczywiście mam tutaj możliwość dalej kontrolowania go. Jako Maja nie jest to dla mnie nic złego, jeżeli nacisnę kółko czy krzyżyk i my sobie opadniemy, bo ja nadal mogę gdzieś tam sobie postarać się wyprowadzić jakieś poddanie, czy tam gdzieś go spróbować obejść, kontrolować go po prostu w parterze. Jako Maja mam jednak jeszcze jedną rzecz, którą mogę zrobić. To jest właśnie próba poddania z pleców. W momencie, kiedy ja mu wskoczę na plecy, tak? L2, R1, trójkąt. Przepraszam, nie tego. Ajajaj, zrobiłem poddanie na nim, momencik. Misklik w moim wykonaniu. Tak, wskakuję mu na plecy, naciskam L2, R1 i trójkąt i w tym momencie zamiast naciskać kółko bądź krzyżyk, nacisnę trójkąt bądź kwadrat. I wtedy automatycznie, tak jak widzieliście, nie dość, że jeszcze kondycja spada dla Ceroniego, co może mi znacznie ułatwić próbę poddania, no to wtedy ja od razu wykonuję poddanie na nim. Kwadrat, trójkąt i automatycznie z pleców wykonuję poddanie. Zademonstruję wam to jeszcze raz. Tak, jest to ostatni typ poddań, jaki mogę wykonać z clinchu. Wstawaj, Donald. Wchodzę z nim w clinch, tak? Wchodzę mu za plecy. L2, R1 plus trójkąt. Kondycja, widzę, spada dla Ceroniego. On nie wie, że musi się odwrócić do klatki albo że musi nacisnąć przycisk, żeby ze mną upaść. Ja naciskam kwadrat i mam wtedy znaczną przewagę nad nim i mogę naprawdę spróbować wykonać jakąś próbę poddania, które no, ma bardzo dużą szansę na to, że wejdzie. Zwłaszcza, że na przykład jestem Damianem Mayo, który ma świetne jiu-jitsu. Tak. I w zasadzie powiem wam szczerze, że chyba tutaj, jeśli chodzi o mechaniki związane z clinchem, to chyba sobie zdążyliśmy omówić wszystko. Powiedzieliśmy sobie tak, o poddaniach, powiedzieliśmy sobie o tym, jak się zachowywać pod siatką, jak się poruszać, jak inicjować clinch. Tak, wszystko zdążyliśmy sobie powiedzieć. Doradzam obejrzeć cały ten poradnik, zwłaszcza, że ja tam popełniłem kilka gaf i nie powiedziałem paru ważnych rzeczach w odpowiednim momencie, kiedy powinienem był o tym wspomnieć. Ale tak, to mi się wydaje, że cały poradnik jest dosyć jasny, klarowny. Wydaje mi się, że to, co miałem wam powiedzieć, to zostało powiedziane. Chyba niczego ważnego nie pominąłem. Jeżeli tak, to poprawcie mnie w komentarzach. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to bardzo was przepraszam. Piszcie pytania w komentarzach, na pewno bardzo chętnie wam odpowiem. Postaram się wyjaśnić coś. Aczkolwiek wydaje mi się, że temat jest już wyczerpany i jeśli chodzi o clinch, to możemy sobie tutaj zakończyć.
Jeśli chodzi o poradniki, to myślę, że jeszcze jakieś się na moim kanale pojawią. Mam pewne pomysły jeszcze, o czym tu można było powiedzieć. Także zachęcam was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeżeli oczekujecie na jakieś jeszcze poradniki związane z UFC 4. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Widzimy się już niedługo na następnych poradnikach bądź jakichś filmikach na moim kanale. Żegnam się z wami, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!